Jaka jest tak naprawdę, trenerze, różnica między rezerwami rekordu a liderem ze Skoczowa? Taka jak była w ostatnim meczu kończącym jesień i wygranym przez Bielszczan 3-1, czy taka jak w dzisiejszym spotkaniu przegranym 0-3? Myślę, że wzajemnie się zaskoczyliśmy. My ich na jesień, a oni nas teraz. Taki mecz się przydarzył. 12 minut, które wstrząsnęło nami i comebacki w piłce się zdarzają, ale nam się ta sztuka nie udała dzisiaj. Mimo, że wyszliśmy, uważam, z dużo lepszym nastawieniem na drugą część spotkania. Mimo tego, no to było za mało na co by nie było, bardzo dobrą drużynę Skoczowa. Myślę, że liderują zasłużenie i że pewnie zmierzają ku czwartej lidze, czego im gratuluję i życzę równocześnie. Czego spodziewaliście się zatem po Skoczewianach, skoro zostaliście zaskoczeni? Raczej takiego łagodnego wejścia w mecz, badawczych kilkunastu, kilkudziesięciu pierwszych minut? No właśnie nie, bo uczulaliśmy się na to na odprawie przedmeczowej, że jako jedyni pokonaliśmy tą drużynę na jesień i że na pewno wyjdą ze zdwojoną jakby furią, czy tam ze zdwojoną siłą uderzą na nas, chcąc się zrewanżować. Byliśmy na to przygotowani. Co się stało? Za dużo błędów, bardzo dużo błędów przy tych bramkach. Niestety to sobie będziemy analizować z chłopakami już w bieżącym tygodniu. Natomiast no, przy takim przeciwniku, który ma w swoich szeregach dobrych zawodników, no to niestety tych błędów nie wybacza. Porażka z liderem, nawet domowa, ujmy, nie przynosi. Co dalej z dwójką rekordu? Dalej gramy w każdym meczu o 3 punkty. Czy porażka ujmy nie przynosi? No mi jest ciężko się pogodzić tak od razu świeżo po meczu z taką porażką, bo ta pierwsza połowa, uważam, przyniosła nam sporo wstydu. Natomiast z drugiej części już mogę być bardziej zadowolony, czy tam umiarkowanie zadowolony. Już bardziej realizowaliśmy zadania taktyczne na boisku i też było widać, że już Skoczów nie stworzył tylu sytuacji. Ale też z drugiej strony miał wynik, więc nie musiał forsować tempa. Mi jest wstyd za pierwsze 15 minut na pewno. A za resztę meczu, no to chłopakom na pewno dziękuję, bo walczyli. No.